Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj zapiekane naleśniki z kurczakiem w pomidorach. Brzmi bardzo smacznie, bo to będzie bardzo smaczne danie i w sposób bardzo przemyślany. Natomiast jest to danie z tak zwanych resztek, czyli po prostu otworzyłam lodówkę, zobaczyłam co w środku i musiałam szybko wymyśleć jakiś obiad. Wiem, że lubicie takie filmy, więc postanowiłam nagrywać. Wyszło bardzo smakowicie, a przepis i składniki znajdziecie jak zawsze na www.skutecznie.tv. Zapraszam! Dobra, tak jak sygnalizowałam, obiad z tak zwanych resztek. Mam tutaj pieczonego kurczaka. Tu już są usunięte kości, bo na kościach gotowałam wywar, czyli samo tylko mięso. Naleśniki, które zrobiłam poprzedniego dnia, 7-8 sztuk. I wykorzystam też szpinak czy jakieś inne zielone liście, które niemal zawsze mam w lodówce. I trochę fety. Ona była zamrożona, dlatego jest taka pokruszona. I do gotowania nada się świetnie, do sałatek już nie za bardzo. W lodówce mam też trochę fasolki w wodzie z gotowania, którą też planuję wykorzystać do tego dania. Zaczynam od sosu, będzie się gotował, a ja w tym czasie przygotuję pozostałe składniki. Do garnka wkładam pomidory, 400 g z puszki lub z domowych przetworów. To będzie bardzo szybki i prosty sos, więc za bardzo się tu nie bawię, ale oczywiście można sięgnąć po dowolny ulubiony sos pomidorowy, jaki znacie i lubicie. U mnie dzisiaj naprawdę prosty. Jedna łyżeczka suszonego oregano, 1/3 łyżeczki ostrej czerwonej papryki lub mniej albo więcej, to już według własnych upodobań. Ja chcę, żeby ten sos był taki lekko ostry. 1 łyżeczka suszonego czosnku. Biorę suszony, oczywiście można podmienić na przykład na 2 ząbki świeżego, wtedy drobno posiekany lub przeciśnięty przez praskę. 3/4 łyżeczki soli lub po prostu według uznania do smaku. I ja dodam tu jeszcze 2 łyżeczki czerwonego pesto, żeby trochę podbić smak tego sosu. Starannie mieszam i gotuję na małym ogniu pod przykryciem do czasu, aż przygotuję resztę dania. Zacznę od podsmażenia szpinaku. Rozgrzewam zatem patelnię z masłem kalarowanym. Roztapiam i na roztopione wkładam szpinak, taki już umyty i z grubsza osuszony. Ja mam taki szpinak zwykle przygotowany w lodówce. Jak przechowywać takie liście, by były gotowe do użycia w zasadzie w każdej chwili, pokazuję w osobnym filmie. Podlinkuję go rzecz jasna. Szpinak doprawiam jeszcze solą i czarnym, najlepiej świeżo mielonym pieprzem. I co jakiś czas mieszając podsmażam krótko do czasu, aż liście delikatnie zwiotczeją. Myślę, że tak wystarczy. To jeszcze pod wpływem ciepła patelni dojdzie. Na razie wyłączam grzanie i zaczynam kroić kurczaka, którego za chwilę będę tu dokładać. Dobra, u mnie kurczak, ale dodam, że to może być oczywiście dowolne mięso, na przykład ugotowane w przyprawach lub upieczone piersi kurczaka czy filet z indyka, lub tak jak u mnie właśnie mięso spieczonego w całości kurczaka, już bez skóry i bez kości. I u mnie są to właśnie resztki kurczaka z wczoraj. I pokrojone dodaję do szpinaku. Z grubsza mieszam. Na tej samej patelni, by nie brudzić zbędnych naczyń. I teraz pozostałe dodatki. Starannie rozkruszona widelcem feta. Dokładam na patelnię i mieszam z mięsem i szpinakiem. Teraz ugotowana wcześniej fasolka. Opłukałam i odsączyłam starannie. I przed dodaniem do kurczaka również rozgniatam ją z grubsza widelcem. Dokładam. 2 łyżeczki czerwonego pesto. Mieszam dość starannie. I zobaczcie, za sprawą rozgnieconej fasolki farsz zaczyna się bardzo ładnie kleić. Taki jest mazisty, kleisty i o to właśnie chodziło. Sprawdzam smak i jeśli trzeba, doprawiam. U mnie jest dobrze. Zarówno szpinak, jak i kurczak były już wcześniej doprawiane. Feta dodała trochę słoności, fasolka delikatnej słodyczy i takiej głębi. Dla mnie w zupełności wystarczy. Ale oczywiście trzeba skosztować i ocenić samodzielnie. Farsz dzielę teraz na tyle części, ile biorę naleśników. U mnie na 6 równych części. I faszeruję. Będę jeszcze potrzebować ser i tarkę, układam je zatem obok i na każdy naleśnik wykładam równą porcję nadzienia. Rozprowadzam równomiernie, posypuję odrobiną tartego żółtego sera, po czym zawijam w ścisły rulon i układam w naczyniu żaroodpornym. Przed włożeniem naleśników delikatnie to naczynie natłuszczam i powtarzam to samo z pozostałymi naleśnikami. Farsz, tarty ser, zawijam i do naczynia. Układam naleśniki ściśle jeden przy drugim, a ten ostatni naleśnik kroję na części i wypełniam nim po prostu puste miejsca. Tak to wygląda. Czas na sos. Tak wygląda. Po zagotowaniu krótko go zblendowałam. Jest gorący i pachnie całkiem nieźle. Ja go jeszcze poza kamerą delikatnie dosłodziłam, bo pomidory były za kwaśne, więc mam tu taki słodko-ostry sos pomidorowy. Oczywiście trzeba go doprawić tak, żeby to Wam smakowało. U mnie jest właśnie lekko ostry. Zalewam nim naleśniki. I posypuję tartym żółtym serem.
Ilość sera według uznania, u mnie tylko delikatnie po wierzchu, nie robię jakiejś takiej grubej czapy sera i wstawiam do rozgrzanego do 200 stopni Celsjusza piekarnika. Nie będę tego piekła za długo, wszystkie składniki mam już ugotowane, w zasadzie zapiekam zatem tylko do czasu, aż ser delikatnie się roztopi, a całość w środku podgrzeje. Sos jest bardzo gorący, farsz też był ciepły, więc to bardzo przyspiesza zadanie. Gdybym miała zimne składniki, to zapiekałabym mniej więcej 20 minut bez przykrycia. U mnie dużo krócej. Tak wygląda po zapieczeniu. Jak widzicie, naprawdę zapiekałam delikatnie, tylko delikatnie ser się stopił. I na koniec kilka liści szpinaku dodam. Zwijam je w rulon i tynę na cienkie paski, przypruszając danie z wierzchu. I gotowe. Można podawać. Pachnie super. Było proste do zrobienia i jestem przekonana, że będzie nam smakować. Zaraz to zresztą sprawdzimy. Kroję to dowolnie. To jest, nie trzymam się jakoś szczególnie linii rulonów. Pokrojone wyglądają tak i można nakładać. Dla tych, którzy martwią się, że to za mała porcja dla 4 osób, zapewniam, że nie. Na pierwsze danie mam zupę ogórkową, którą tylko podgrzałam, bo była ugotowana już wcześniej, więc w sumie bardzo prosty i szybki obiad mamy dzisiaj. Na pewno się najemy. Podaję z prostą sałatką na bazie szpinaku i pomidorków, a reszta warzyw w ilości dość sporej znajduje się już w zupie. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodobał oraz że się przyda. U nas dobre dania resztkowe zawsze są w cenie, bo nie lubię marnować jedzenia, a to wyszło super smacznie i prezentuje się też całkiem apetycznie. Jeśli zechcecie je odtworzyć, to przepis i składniki, wszystko precyzyjnie rozpisane, znajdziecie jak zawsze na blogu Skutecznie.tv. Bezpośredni link jak zawsze w informacjach pod filmem, wystarczy tylko kliknąć, więc klikajcie, zapraszam. Przypominam również o subskrybowaniu kanału i kliknięciu tego dzwoneczka przy subskrypcji, aby nie przegapić kolejnych prostych i smakowitych odcinków. To co? Dziękuję za uwagę i przepysznego dnia Wam życzę. Smacznego!